Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, jestem bez makijażu, a co za tym stoi, będziemy robić test, pierwsze wrażenie i będę testować produkty, które kupiłam ostatnio w Polsce. Jak wiecie, ostatnio w Polsce zakupiłam kilka produktów. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu z holem zakupowym, to tutaj Wam się wyświetli ten film. I zakupiłam sobie podkład i BB krem. To jest podkład, już go widzieliście z AA, on jest z tymi, to jest z ekstraktem owoców. I pomyślałam, że dziś przetestuję sobie podkład, a BB krem przetestujemy na innym filmie, bo mam troszeczkę kosmetyków do przetestowania dla Was, więc czekajcie, będą nowe filmy na moim kanale. Jak możecie zauważyć, ja mam na sobie tą bluzę z Diesla i powiem Wam, że jest rewelacyjna, bardzo mi się fajnie nosi. Więc co? Zaczynamy! Zaczynamy testowanie i będę testować podkład, będę testować tutaj korektor z Lovely, maskarę, pomadkę i tą maskarę do brwi, więc pozwólcie, że sobie zepnę grzywkę, bo ona troszeczkę mi tu będzie przeszkadzała. Okej. Muszę zaraz sobie wyciągnąć jakieś lusterko. Szukam lusterka takiego, wiecie, do ręki, bo mam lusterko, ale ono jest dwustronne i jak trzymam je w ręce, to odbija się kamera, więc szukam takiego lusterka, żeby mieć je do ręki. Na pewno coś znajdę. Dobra, przechodzimy do testu. Ja tutaj mam swój krążek i sobie wycisnę sobie z dwie pompeczki. Gdzieś taką ilość, zobaczymy. Gąbeczka Real Techniques i już sobie tutaj wyciągam moje lustereczko. Lustereczko z beki i będziemy teraz sobie testować. Ja na twarzy już mam położoną pielęgnację, krem pod oczy, krem do twarzy, serum, więc twarz jest przygotowana do tego makijażu. No, powiem Wam, pierwsze nałożenie tego podkładu przypomina mi bardzo ten podkład z Bourjois Healthy Mix. I chyba się podczas mojego holu zakupowego, chyba się nie pomyliłam, jest bardzo podobny. Nie ma mocnego krycia, ale wyrównuje nam nasz koloryt skóry. Ja mocnego krycia nie potrzebuję, gdyż ja nie mam jakichś niedoskonałości. Wiadomo, mam piegi, ale jakichś tam wyprysków nie mam na mojej twarzy, więc on idealnie się wpasowuje w moją twarz. Zaraz się Wam przybliżę i pokażę Wam, jakie on ma krycie i nawet kolor jest dobrze dobrany. I ja go mam w kolorze, ja Wam mówiłam w moim holu, to jest 303 Nude. Ale bardzo mi się podoba jego konsystencja, jest bardzo delikatny i bardzo fajnie wygląda na twarzy. Ja już Wam się przybliżę i zobaczycie, jak on kryje. Ja tutaj mam, widzicie, takie moje piegi, ale ogólnie bardzo ładnie wyrównał mi koloryt skóry. Te piegi mi nie przeszkadzają. Większość dziewczyn sama sobie dodaje, domalowuje piegi, więc moje piegi są naturalne. Latem są większe, zimą są mniejsze, ale zawsze jakieś są. I powiem Wam, że nie powiem, jest naprawdę ciekawy. Bardzo fajnie wygląda na mojej twarzy. Nie wchodzi tutaj w te zmarszczki mimiczne. No. Warty zakupu. Dobra, się Wam odsunę kawałek. I teraz przejdziemy do korektora. A jeszcze coś powiem. Wiecie co, ja powiem Wam, że za ten podkład dałam 20... W poślizgach 21 zł. I jak patrzałam, Bourjois Healthy Mix kosztuje około 60 zł. Więc jakbym porównała, bo miałam oczywiście Healthy Mix,
z burżuła. Jakbym porównała te dwa podkłady, to praktycznie one się w ogóle od siebie nie różnią. Różnią się jedynie ceną. Także jeżeli byście chciały sobie kupić podkład Healthy Mix, polecam Wam najpierw przetestować ten z AA, bo naprawdę jest fajny. Jest bardzo podobny, jak nie identyczny i jest o wiele tańszy. Także no, powiem Wam, ja jestem zadowolona na takie codzienne makijaże do pracy. Rewelacja. Wiadomo, na jakieś wyjścia trzeba zrobić bardziej kryjący makijaż, ale na takie codzienne makijaże wygląda świetnie. Teraz przejdźmy do korektora tego z Lovely. Jestem jego bardzo ciekawa i ja go mam w odcieniu Sand 02. Więc sobie zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Mam nadzieję, że odcień będzie dobry do mojej cery. No, ładny kolor ma. Na środek twarzy. Troszkę na brodę. I łuk kupidyna. I ja go sobie rozblenduję tą mniejszą gąbeczką z Real Techniques. Jest bardziej taka precyzyjna. Bardzo ładny odcień. Dobry odcień dobrałam, powiem Wam. Zaraz zobaczymy, jak on pokryje mi te zasinienia pod oczami. Dziś mam naprawdę bardzo małe zasinienia. Bywa tak, że są po prostu prawie purpurowe. Ale to zależy, jak jestem zmęczona. Jak jestem bardzo zmęczona, to te moje zasinienia są o wiele większe. Także zobaczymy, jak on będzie się pod okiem tutaj sprawdzał. Wow, fajnie kryje. No powiem Wam, że wow. Jest bardzo delikatny, bardzo leciutki. Nie jest ciężki pod okiem. No, pierwsze wrażenie, powiem Wam, że super. I zakrył mi tutaj to zasinienie. Zrobimy drugie oko. Widzicie? Ładnie tutaj fajnie wszystko przykryło. Ja jestem lekko po chorobie, moi drodzy, więc moja twarz jest troszeczkę zmęczona. Już z niej wyszłam, ale nie wiem, co mi dolegało. Ale było... nie było za ciekawie. Przypudruję sobie teraz moją okolicę pod oczami tym puderkiem z BK. I ja tak sobie maczam pędzelek, mocno go otrzepuję i tylko to, co zostaje na pędzelku, lekko sobie tylko tak wklepuję tutaj pod oko i rozcieram. I drugie oko robię to samo. Mocno oczepuję pędzel. Klepuję. I rozcieram. I to również przechodzę na górną powiekę, żeby sobie lekko jeszcze ją zmatowić. Ale będę kładła cienie, więc zależy mi, żeby tylko utrwalić korektor. No i... wow, zacienienia zniknęły. Powiem Wam, że bardzo fajny korektor. Jestem bardzo zaskoczona. Ja wiem, że były ochy i achy na temat tego korektora. Ja go jeszcze nie miałam, ale jest naprawdę świetny. Jak na razie na pierwsze wrażenie jestem nim zachwycona. Dobra, ja sobie teraz przypudruję twarz. I oczywiście będzie to również BK. I wezmę sobie mój pędzelek z Real Techniques i ja sobie ten pędzel tak maczam cały, reszta tego produktu przez to sitko spada na dół. Widzicie, on ma takie tutaj on ma takie siteczko, ten produkt mi nigdzie nie wędruje, przez to siteczko może z powrotem spaść na dół i nic go nie tracę. I takimi wklepywanymi ruchami wprowadzę sobie ten mój puder. Delikatnie omiatam
Dobra. Tym razem wykorzystam sobie hulę. Ja ją zakupiłam i powiem Wam, że jeszcze ani razu jej nie użyłam, więc jeśli testuję tutaj nowości na moim kanale, dla mnie nowości, to przetestuję sobie również hulę i biorę mój pędzelek z Morphe 556. On jest mocno na pewno napigmentowany, więc odciskam sobie tutaj na ręce. No, ładny ma kolor, te włosy mi się tutaj. Ja ostatnio cały czas używałam tej beki, jak wiecie, tej mojej palety, ale zapomniałam, że kupiłam sobie ten bronzer z Hoola, więc warto go również przetestować. Ma taki ciepły odcień. Ładnie wygląda, naprawdę ładnie. Przejdziemy sobie tutaj przy linii włosów. No, powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Chyba będzie teraz częściej przeze mnie stosowany. Ja wiem, Wy widziałyście już na pewno, może nawet same testowałyście ten bronzer. U mnie jest to również nowość. Kupiony bardzo dawno temu, ale jeszcze przeze mnie ani razu nie używany. Dobrze, konturowanie mamy i teraz sobie wezmę puderek z Laury Mercier, namoczę sobie swoją gąbeczkę i tu sobie troszeczkę rozjaśnię. Żeby ten kontur bardziej podkreślić. I zblenduję to moim pędzlem do pudru. Dobrze. Teraz róż. I róż oczywiście pójdzie z tej mojej paletki, który naprawdę uwielbiam. Gdzie jest mój pędzelek? Jest. I pędzelek również Morphe M403. I ja sobie te dwa kolory standardowo wymieszam. Ładnie to się z tym bronzerem tutaj współgra bardzo ładnie. Widzicie? Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No nie przypuszczałam, że ten Hoola tak na mnie zrobi dobre wrażenie. Że ja o nim zapomniałam. Powiem Wam naprawdę, ja go dawno temu kupiłam. Ja go kupiłam w Stanach. I wrzuciłam do szuflady z kosmetykami, które mam w rezerwie. I o nim zapomniałam. Gdzieś tam z tyłu był w szufladzie włożony w tym moim Aleksie. I o nim zapomniałam. Ostatnio właśnie wkładałam produkty, które kupiłam sobie w Polsce i go dojrzałam. Mówię, nie no. W końcu mogę go użyć i przetestować. Rozświetlacz. Rozświetlacz oczywiście z tej paletki. Na środek twarzy. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that.
No, podoba mi się. Bardzo mi się podoba ten bronzer. Piękny. Bardzo mi się to podoba. Okej. Dobra, także twarz mamy już wykończoną, wykonturowaną, róż położony. W związku z tym, że nie mam żadnych nowych cieni na dzień dzisiejszy do przetestowania, to pozwólcie, że poza kamerą zrobię sobie cienie na moich powiekach i zaraz do Was wrócę. Kochani, ja już sobie zrobiłam cienie na powiekach i poszło tutaj ten Malted Chrome z Essence. Ach! Och, ach i tyle. I oczywiście, może ja Wam się troszeczkę przybliżę. I oczywiście w zewnętrzny kącik poszedł ten Nextag, skleiłam denko. I użyłam do tego moją paletkę z Revlon, więc cienie na powiekach wykonane. Również sobie zrobiłam brwi i nikogo tutaj nie zaskoczę. Cabrown pomadą i przejdziemy może do utrwalenia brwi i tutaj mam tą pomadę z Vibo. I to jest A Brown Stylist, więc zobaczymy jak ona nam się tutaj. O. Powiem Wam, że pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczcie tą spiralkę. Jest naprawdę bardzo dziwna. No powiem Wam, że zobaczymy. Zoom. Zoom mi coś nie łapie. Dobra, ja sobie utrwalę brwi. Moją tą nową maskarą do brwi. Zobaczymy. Wiecie co? Nie odczuwam, żeby jakiś produkt na brwiach zostawał. Ona jest praktycznie prawie sucha. Wiecie co? Ona jest sucha. Ona jest naprawdę sucha. Czy ktoś ją... Może trzeba wymieszać? Dobra, wymieszamy. Zobaczymy jeszcze raz. Ona praktycznie tylko nam rozczesuje. Nawet na ręce mało zostawia tego produktu. No. Albo ktoś już ją kilka razy otwierał w sklepie. I zaczęła schnąć. Albo to pogrubienie na samej końcówce tej maskary sprawia, że to po prostu, że cały produkt zostaje w środku, bo no zobaczymy. Będę ją na pewno testowała, będę sprawdzała, ale pierwsze wrażenie jest na nie. Po prostu nie widzę, żeby produkt zostawał na... Ja Wam tu pokażę na ręce, ja ją wyjmę, włożę ją z powrotem. Ciężko się po pierwsze wkłada, ciężko się ją wyjmuje. I tu pokażę Wam na ręce, zobaczcie, kompletnie nie zostawia nic produktu. Dopiero tu, jak jest to zwężenie, o, dopiero tu jest ten produkt, więc no nie wiem. Nie kosztowała dużo, więc powiem Wam, że no będę ją testować, ale tak, jest ona sucha. Nie utrwala moich brwi. I teraz pytanie, czy ktoś ją używał przede mną i ona wyschła? Bo powiem Wam, że wzięłam pierwszą lepszą z brzegu. Najczęściej jak staram się brać jakiekolwiek rzeczy, kosmetyki w Rossmanie czy w Hebe, biorę tam z tyłu, bo wiem, że tam z tyłu ktoś nie pomyśli, żeby to otworzyć i przetestować. A tą wzięłam po prostu pierwszą z brzegu i może to jest to, że wyschła, no nie ma nic na niej produktu, no nie wiem. Moje brwi są grzeczne, więc one na pewno się utrzymają w miejscu, ale jestem naprawdę bardzo zdziwiona i zniesmaczona tym produktem, że no produktu mało się wyjmuje. Ani on nie był tutaj zaklejony, żeby nikt tego nie otworzył, bo na przykład
Ja mam teraz ten, o. Na przykład Lovely, on był tutaj zaklejony i miał tu numerek, że widać było, że on był nieotwierany. Dopiero jak ja go otworzyłam, to ten numerek się przesunął, więc po prostu otworzył się, odkleiło się. Rozerwał się ta cała naklejka, a tu nic nie było, więc powiem Wam, że no nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Ja będę to jeszcze testować, ale dajcie znać, czy miałyście ten produkt, czy u Was też był taki suchy, czy to jest wina produktu, czy to jest wina po prostu klientów w sklepie, którzy te kosmetyki sami testują, otwierają, powietrze się dostanie i mamy taki efekt. Także to na razie, no nie wiem co o tym powiedzieć. Dobra, przejdziemy do podsumowania pod koniec filmu. Teraz przejdźmy do maskary. Ja najpierw sobie moje rzęsy podkręcę zalotką. I już w tym oku mi się te moje rzęsy bardziej poprawiają, bo powiem Wam, że były nie za ciekawe. Pozwólcie, że sobie wytrę tą całą rękę, bo drażni mnie to. Dobra, w miarę to zmyłam. Bardzo mnie drażni, jak mam taką brudną rękę. Dobra, i teraz tak, mamy maskarę. Maskara jest z Essence i to jest The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Już Wam ją pokazuję. To jest ta maskara. I może pokażę Wam szczoteczkę. Szczoteczkę ma bardzo podobną do tej z mojej Princess. Do tej już Wam pokazuję tą wcześniejszą Essence również, ale to jest Princess. Tak dobrze mówię? Tak, Princess. I ona ma również podobną taką szczoteczkę. Widzicie? Więc jestem ciekawa, jak sprawdzi się ta. Więc ja Wam się troszeczkę przybliżę jeszcze mocniej. I wiecie co? Mryga mi bateria, więc wymienię baterię i zaraz do Was wrócę, bo może mi się to nie nagrać. Za chwilkę jestem z Wami. Okej, wymieniłam baterię, już Wam się przybliżam. I zobaczymy, jak ta maskara sprawdzi się u mnie, na moim oku, na moich oczach. Więc zaczynamy. Powiem Wam, że najczęściej świeże maskary u mnie nie za bardzo się sprawdzają. One muszą dostać troszeczkę powietrza, żeby fajnie wyglądały, bo są bardzo mokre i te moje rzęsy nie są wówczas fajnie widoczne, ale ta maskara jest bardzo kremowa, to widać, i ona już za pierwszą warstwą ładnie te rzęsy podkreśla. Już one są widoczne przy pierwszej warstwie. Już Wam zaraz pokażę, tylko ładnie je sobie wyczeszę. Fajnie wyczesuje. Chyba ta szczoteczka jest troszeczkę inna jak w tej Princess. Ładniej rozczesuje te rzęsy. I już Wam pokażę pierwszą warstwę. Pierwsza warstwa bardzo ładnie się prezentuje. Więc zrobię sobie, już w przyspieszeniu zrobię sobie pierwszą warstwę na drugim oku. Widzicie, drugie oko. Tu mam troszeczkę marniejsze te rzęsy, no niestety. Jeszcze się nie od... Jeszcze mi nie odrosły, ale już są i tak lepsze, więc kładę drugą warstwę. I druga warstwa wygląda tak i powiem Wam, że efekt jest naprawdę rewelacyjny. Mi wystarczy taki efekt.
Czasami lubię bardziej, mocniej podkreślone rzęsy, ale wydaje mi się, że ten efekt jest wystarczający. Więc maluję drugie oko, wytuszuję dolne rzęsy i zaraz do Was wracam. Ok, kochani, rzęsy mam wytuszowane i powiem Wam, że jestem tą maskarą zachwycona. Rzęsy wyglądają obłędnie przepięknie, są mocno wydłużone i jak możecie zauważyć, tu mam dłuższe, no tu mi już i tak pomalutku dochodzą do siebie, ale rzęsy są przepiękne i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta maskara. Nawet odważyłabym się porównać, że jest troszeczkę lepsza od tej, ta bardziej pogrubia, a ta robi naprawdę nam takie mocne wydłużenie, więc super. Ale przejdziemy do podsumowania już pod koniec filmu i teraz mamy jeszcze do przetestowania pomadkę i pomadka jest z firmy Belle i ja ją mam w odcieniu 03 i ona się nazywa Velvet Story. Jest to pomadka, którą polecała Ewa z kanału Kosmetyczny Koktajl i ja nie lubię używać kolorowych pomadek, najczęściej używam, jak możecie zauważyć, o, pomadkę ochronną, to jest Neutrogena, więc ja najczęściej używam pomadki ochronnej, gdyż moje usta mocno się przesuszają, ale skusiłam się, bo widziałam na story na Instagramie Ewy, że bardzo dużo dziewczyn zaczęło kupować tą pomadkę, więc mówię, spróbuję i ja. Więc zaczynamy test, zobaczymy jak ona u mnie na ustach. Jeszcze mam tutaj niestety tą niedoskonałość po moim dentyście, jeszcze mi się ta rana tutaj nie wygoiła. Ale już jest coraz lepiej. Pomadka jest mocno kremowa, co ja bardzo lubię. Ja nie lubię matowych pomadek na moich ustach, gdyż mam po prostu przesuszone te usta bardzo często i matowe pomadki jeszcze to bardziej podkreślają u mnie. Kolor jest bardzo ładny. Muszę uważać, żeby nie odbiło się na moim aparacie. No, powiem Wam, ja patrzę tu w podgląd, powiem Wam, że pomadka jest świetna. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie się nosić. To jest kremowa pomadka, więc nie będzie ona na pewno się długo utrzymywać na moich ustach, ale bardzo mi się podoba ten kolor. I chyba przekonam się do stosowania pomadek na moich ustach, bo nie powiem, nie wygląda to źle. A więc przejdźmy teraz do podsumowania, moi drodzy. I pierwsze, co tutaj mamy, jest to podkład z AA. Może ja sobie rozpuszczę już tą grzywkę. Dobra, rozpuszczę sobie grzywkę, bo nie lubię tak spiętej. Dobra, ok. Przejdźmy do podsumowania. Ja się Wam odsunę. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten makijaż. No, nie powiem, pomadka, maskara, rewelacja. Ale dobra, pierwsze co podkład. Podkład bardzo fajny, świetny podkład. Odważyłabym się go porównać do Bourjois Healthy Mix. Fajnie leży na naszej twarzy, nie jest ciężki, jest leciuteńki i ładnie wyrówna nam kolory skóry. Nie jest mocno kryjący, no ale tak jak z tych podkładów takich lekkich, nawilżających, nie są one mocno kryjące. Ten podkład to jest nawilżający podkład, rozświetlający i to robi. Jest bardzo fajny, zapach ma ciekawy, więc szczerze mówiąc, tak jak powiedziałam, odważyłabym się go porównać do Healthy Mix. Ten jest o wiele tańszy, dlatego dacie 20 zł, także jeżeli lubicie Healthy Mix,
Spróbujcie ten podkład, nie będziecie żałować i będziecie na pewno zadowolony. Drugą rzeczą, którą testowałam, jest to korektor pod oczy z Lovely i powiem Wam, pierwsze wrażenie, się w nim od razu zakochałam. Jest naprawdę bardzo fajny, leciutki, robi to, co ma robić, przykrywa mi te niedoskonałości, czyli moje zasinienia pod oczami. Jest lekki, nie czuję się go pod oczami, nawet przypudrowany ja nie czuję, ruszając oczami, w ogóle nie czuję, żebym coś miała pod oczami położone, więc... korektor, concealer z Lovely, zresztą na pewno Wy już go używałyście, znacie go, u mnie jest to pierwsze wrażenie, u mnie jest to pierwszy test tego korektora i powiem Wam, że tak jak bardzo jest uwielbiany on na YouTube, to ja podpisuję się również pod tym i naprawdę jest bardzo fajny. Jest to Liquid Camouflage Concealer Contour, więc robi co ma robić. Bardzo fajny produkt. Następną rzeczą, jaką przetestowałam, był to bronzer z Hoola i przez moje takie niedopatrzenie zachował mi się gdzieś on w moich kosmetykach i powiem Wam, że jestem nim również zachwycona. Było to również pierwsze zastosowanie go na mojej twarzy, Hoola z Benefit. Znacie go na pewno wszyscy, wszystkie go znacie na YouTube. Na pewno go używałyście, nie jedna youtuberka o nim już dawno, dawno temu mówiła. Ja się do niego zabierałam z zakupu bardzo długo, bo testowałam różne inne bronzery i w zeszłym roku na wakacjach kupiłam go sobie w Stanach, gdzieś wrzuciłam, jak wspomniałam, w szufladę, zapomniałam o nim i teraz właśnie, jak dokładałam moje zapasy kosmetyków, go odkryłam ponownie i postanowiłam go również przetestować i powiem Wam, że bardzo ładnie się prezentuje na moich policzkach, ładnie mi daje kontur, nawet taką lekką opaleniznę, więc jestem nim również zachwycona. I teraz przejdźmy do pomady do brwi. Tu nie będzie zachwycenia, nie będzie ochów i achów. Nie wiem, czy to jest wina produktu, czy to jest wina naszych kochanych pań, które kupują kosmetyki. Oczywiście muszą otworzyć wszystkie, gdzie nawet nie jest to tester, i przetestować. Niestety do produktu dostaje się powietrze i produkt zaczyna wysychać. Widziałam nieraz, kobiety robią to z maskarami, kobiety robią to ze wszystkim. Nie jest napisane tester, a ona i tak musi to otworzyć, przetestować, zobaczyć, czy to się u niej, czy jej się to podoba, czy nie. No, wybaczcie, drogie panie, najczęściej są testery do testowania, a jeżeli testerów nie ma, no to sprawdźcie sobie na internecie, jak wygląda dana maskara, jaką ma szczoteczkę, a nie otwierajcie wszystkiego, gdzie następna osoba przyjdzie i niestety kupi już wysuszony produkt. Także będę go testować i będę go sprawdzać. Nie wiem, może wiecie co, wyjmę sobie tutaj tą zawleczkę, czy ten taki... taki to jest, jak to nazwać, taki stoper, żeby nie wychodziło tego produktu za dużo. Spróbuję sobie to wyjąć i wówczas może będzie tego produktu wydostawać się więcej, więc nie daję jeszcze mu, nie wyrzucam go do kosza, jeszcze będę go testować, jeszcze go nie przekreślam. Teraz, kochani, przejdźmy do maskary. Maskara z Essence. Powiem Wam, że wow, wow, wow. Polecam wszystkim kobietom, które lubią taki efekt rzęs. Ona naprawdę mocno wydłuża, podkreśla nasze rzęsy. Jest mocno czarna, mocno kremowa. No, Essence jest świetną firmą. Jak Wam mówiłam o tej maskarze Princess, ja tą maskarę odkryłam w Stanach, dzięki mojej siostrze. Mówiła, że tam w Stanach Amerykanki za nią szaleją i dzięki niej kupiłam sobie tą maskarę. Oczywiście kupiłam sobie również rezerwę i nie żałuję, bo ta maskara również jest dobra, ale ta troszeczkę bardziej ją wypiera i no, na pierwsze wrażenie, już na pierwsze wrażenie, na pierwsze użycie mnie zachwyciła, więc powiem Wam, że chyba zacznę bardziej zwracać uwagę na maskary z firmy Essence, bo są naprawdę dobre. To ja Wam powiem, to już jest moje trzecie opakowanie.
Uwielbiam, ale pod nią stosowałam tą moją z Rimmela. Ta już mi się naprawdę jest na totalnym wykończeniu, już nie mam jej rezerwy. I tak się zastanawiam, czy w ogóle kupować rezerwę, jak tu mam takie cacko. I naprawdę, nie jest droga, nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, ale sprawdźcie sobie, to jest chyba jakaś nowość z Essence, najnowsza chyba ich maskara i powiem Wam, że mnie zachwyciła. Jak ja jestem naprawdę bardzo wymagająca co do moich rzęs, one muszą naprawdę wyglądać tak, jak ja chcę. Może się to niektórym nie spodobać, ale one muszą wyglądać tak, jak ja chcę, więc ta maskara już za pierwszym razem zrobiła ten efekt. Także powiem Wam, że warta kupna, nie jest droga, a jest rewelacyjna. I przejdźmy do ostatniego podsumowania pomadki. Powiem Wam, że ja na pomadki, jak wiecie, byłam sceptycznie nastawiona, ale teraz widzę ten efekt, ładnie moje usta się prezentują, więc może skuszę się na pomadki również z innych firm, może w innym kolorze. Ta pomadka jest świetna, fajnie kremowa, moje usta są, jak wspomniałam, często przesuszone, więc ona ładnie na moich ustach wygląda. Pomadka Bell, również niedroga, kolorek 03, mogę Wam polecić, znajdziecie ją w szafie Bell w sklepie Biedronka. I moi drodzy, tak oto prezentuje się makijaż wykonany moimi nowościami, które zakupiłam ostatnio w Polsce. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki film. Ponownie wracam do filmów makijażowych, ale vlogi również u mnie będą. Także czekajcie na nowe filmy. Ja będę z Wami, kochani, już się żegnać. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnych filmach. Buziaki!